Witam Państwa w energetyce dzisiejszego dnia. Proszę Państwa, w energetyce 21 marca 2019 roku. Proszę Państwa, niesamowicie silna energia. Pierwszy dzień wiosny, jak również od godziny 2:43 pełnia księżyca. Co może to oznaczać? Ja myślę, że już odczuliście Państwo to, że na przykład nie mogliście spać, albo byliście troszeczkę tacy poddenerwowani, podekscytowani, być może tą budzącą się dookoła przyrodą, budzącymi się emocjami w naszym ciele i potrzebie bycia z drugim człowiekiem. I proszę Państwa, dzisiaj jest bardzo dobry czas do spotykania się z innymi ludźmi i znowu kolejny dzień z trygonu artystycznych. 21 trójka, trójka z miesiąca i proszę Państwa, trójka z roku. I proszę Państwa, przy tych wibracjach bym powiedziała, naprawdę bardzo dużo rzeczy może nam się udawać. Więc jeżeli macie Państwo trudne sprawy do załatwienia, szczególnie wtedy, kiedy chcecie coś zakończyć, bo z całości jest dziewiątka, to ja bym powiedziała, kochani, róbcie to dzisiaj. Załatwiajcie sprawy na głupca, czyli o, jaka Pani mądra, ja jaka głupiutka, o, dziękuję, dzięki Pani, moje życie się zmienia, dzięki Pani zaoszczędziłam tyle czasu, jak również na miłe słowa, takie otwarte serce, to porozmawianie, niekoniecznie nawet o tym, co chcecie załatwić. Więc poprzez otwarte serce, poprzez radość życia, poprzez rozmowę, poprzez docenienie innych, dzisiaj możemy załatwić trudne sprawy. No i proszę Państwa, bardzo dobry czas dla wszystkich tych, którzy znowu tworzą. Czy tworzą artystycznie, czy tworzą, nawet bym powiedziała, zawiłe inżynieryjne projekty, czy chcą na przykład współpracować z zagranicą, to dzisiejszy dzień jest do tego dobry. Minus przy dzisiejszym dniu jest taki, że może wszystko nam się udawać i jakieś problemy mogą gdzieś tam zostać uśpione i przez to możemy trochę zmarnować dzień, bo nie będzie problemów i nic nie będzie nas inspirowało czy zmuszało do działania. Więc proszę Państwa, nie czekajcie, żeby cokolwiek zmuszało Was do działania, tylko w pozytywny sposób zaczarujcie swój dzień i realizujcie to, co jest niemożliwe. I jeszcze przesłanie z kart inspiracji. Przesłanie na dzisiaj. Żyję w zgodzie z własną seksualnością. Cieszę się swoją seksualnością i własnym ciałem. Bym dodała nawet z oponką na brzuchu, jak ktoś ma. Moje ciało jest doskonałe dla mojego obecnego wcielenia. Obdarza mnie miłością i troską. Amen. I jeszcze, proszę Państwa, afirmacja na dzisiejszy dzień. O, no niesamowite, proszę Państwa. Jak to wszystko ze sobą współgra, aż się ucieszyłam. Moje ciało i umysł są wyrazem promiennej doskonałości. Moje ciało i umysł są wyrazem promiennej doskonałości. Więc Państwo zobaczcie, 21 marca, wiosna, seksualność się budzi, piękno się budzi i myślę, że same dobre rzeczy się budzą. Wszystkiego dobrego, nie tylko na dzisiaj.